Radio Conchita. Wszystkie zespoły egzaminacyjne i nadzorujące, celowo jeżeli gdzieś pojedynczo może się zdarzyć, są powołane. Tymczasem dzisiaj prezes EZN Sławomir Broniarz wystąpił z kolejnym postulatem zwiększenia przez rząd nakładów na oświatę. W siedzibie EZN odbyło się spotkanie związkowców z przedstawicielami samorządów. Już po spotkaniu Broniarz mówił, że nie da się przerzucać kosztów wdrażania regulacji płacowych nauczycieli na samorządy. Rośnie luka między subwencją oświatową a wydatkami samorządów terytorialnych na zadania oświatowe. Jednocześnie zwracamy się do pani Wierszyny, która jest szefem zespołu negocjacyjnego, aby ten fakt, o którym mówię, czyli potrzebę zwiększenia nakładów na edukację poprzez zwiększenie subwencji oświatowej, uwzględniła w swojej wizji na rozwiązanie konfliktu z nauczycielami. Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich zapowiedział, że 11 kwietnia przedstawiciele samorządów będą rozmawiali z premierem Mateuszem Morawieckim na temat finansowania oświaty. Według prezesa ZNP, zgodnie z najnowszymi, niepełnymi jeszcze danymi dotyczącymi referendum strajkowego, gotowość do udziału w strajku 8 kwietnia zadeklarowało 79% szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w których odbyło się referendum. Największy wskaźnik prezentuje okręg warmińsko-mazurski, okręg wielkopolski, okręg zachodniopomorski, ale także okręg kujawsko-pomorski, gdzie ponad 90% szkół, placówek zadeklarowało gotowość udziału w strajku. Z kolei według danych MEN z poniedziałku w około 71% publicznych przedszkoli i 52% szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych nie przeprowadzono referendów strajkowych. Tymczasem Oświatowa Solidarność zapowiada na 4 kwietnia manifestację przed urzędami wojewódzkimi. Związkowcy uważają, że żaden z ich głównych postulatów nie został przez rząd uwzględniony. Do dziś czekali na konkretne propozycje oraz terminy ich realizacji. Chodzi m.in. o podwyżki w sferze finansów publicznych, mówi przewodniczący Komisji Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa. Postulaty są te, które żeśmy już 11 grudnia bodajże sformułowali. Niestety do dnia dzisiejszego nie udało się uzyskać porozumienia z rządem, stąd taka forma nacisku. Solidarność jest na kursie kolizyjnym z rządem. NSZZ Solidarność zabiega o podwyżkę w wysokości 650 zł w tym roku i o kolejne 15% w roku 2020. Ma też cały szereg innych postulatów socjalnych. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Po 10 miesiącach żeglugi Dar Młodzieży wrócił do macierzystego portu w Gdyni. Załogę witały tłumy ludzi oraz przedstawiciele państwowych władz. W trakcie rejsu niepodległości 2 razy zmieniali się kapitanowie, zaś załoga 8 razy. Na pokładzie żaglowca płynęło w sumie prawie 1000 młodych osób. 3 oceany, 5 kontynentów, 23 porty to rejs niepodległości w liczbach, ale dla młodych ludzi, którzy spędzili na okręcie wiele dni, od liczb ważniejsze są inne kwestie. Singapur, Osaka. Trzeba było się dostosować do tego trybu życia na statku, ale przede wszystkim myślę, że przygoda i też super okazja, żeby poznać fantastycznych ludzi. Ja akurat od Los Angeles do Panamy płynąłem, ale taką kulminacją była ta Panama, Światowe Dni Młodzieży, które były festiwalem młodości i radości. Ja płynęłam akurat na odcinku od Teneryfy do Kapsztadu. Przepływaliśmy również podczas oficjalnego powitania Daru Młodzieży w gdyńskim porcie. Minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk ogłosił budowę nowego statku szkoleniowego. Program budowy nowego żaglowca, który zastąpi Dar Młodzieży. I dzisiaj również ogłaszam wielki konkurs na wybór nazwy dla tego nowego żaglowca. Dar Młodzieży w macierzystym porcie będzie dosłownie chwilę, bo pojutrze wypływa w kolejny rejs. Z Gdyni Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.
Warszawscy radni wysłuchali informacji stołecznego ratusza o wprowadzeniu karty LGBT+. Podpisanej w lutym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji zostały wymienione obszary, które w opinii społeczności LGBT+ wymagają podjęcia działań. W dziedzinie edukacji w dokumencie zapowiedziano na przykład wprowadzenie w każdej szkole tak zwanej edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej oraz identyfikacji płciowej. Według przeciwników karty zakłada ona promocję postulatów lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów. Informację magistratu przedstawiła wiceprezydent Warszawy Renata Kazanowska, która mówiła radnym, że karta LGBT+ ma przeciwdziałać dyskryminacji. W większości obszarów życia osoby te nieustannie spotykają się z dyskryminacją, odrzuceniem, a nawet przemocą motywowaną uprzedzeniami. Należy więc postulować konieczne zmiany prawne, w tym zwiększenie ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi homofobią i transfobią. Wiceprezydent Kazanowska dodała, że wprowadzenie karty nie generuje żadnych kosztów, a konkretne działania, które będą podejmowane w przyszłości, będą konsultowane. Radna Prawa i Sprawiedliwości Olga Semeniuk, która wypowiadała się w imieniu radnych PiS, powiedziała, że ich zdaniem dokument ma charakter polityczny. W opinii klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości jest to dokument polityczny, prawnie wątpliwy tak pod względem treści, jak i pod kątem próby wprowadzenia go do porządku prawnego miasta stołecznego Warszawy. Paradoksalnie jest to dokument, który próbuje wdrażać poza mechanizmami formalno-prawnymi obowiązującymi w mieście stołecznym Warszawie fałszywy program społeczny, tak zwaną integrację przez wykluczenie. Radna Olga Semeniuk zwróciła też uwagę na brak dyskusji przed wprowadzeniem karty. Pierwszy raz doszło do sytuacji, w której została podpisana deklaracja poza uzgodnieniami na Radzie Warszawy, poza konsultacjami lub przedstawieniem wyników tej konsultacji. Rodzice mają prawo wypowiedzieć się na ten temat. Emocje, które temu towarzyszą, są na tyle duże, że uważam, że w tym temacie bezpośrednio powinien się wypowiadać pan prezydent Rafał Trzaskowski, który tę deklarację podpisał. Zdaniem radnych PiS najlepszą drogą postępowania będzie całkowite wycofanie się z deklaracji LGBT. W ich opinii taka decyzja wpłynie odpowiedzialnie i stabilizująco na życie mieszkańców stolicy. Jednocześnie organizacje takie jak Centrum Życia i Rodziny, Ordo Iuris, Fundacja Mamy i Taty, Fundacja Pro wskazują, że deklaracja jest niezgodna z prawem oświatowym, konstytucyjnym prawem do wychowania dzieci oraz ustawą o samorządzie. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Z najnowszej edycji barometru rynku pracy przygotowanego przez Work Service wynika, że pracodawcy zamierzają ograniczyć plany rekrutacyjne. Jak wyjaśnia prezes zarządu firmy Iwona Szmitkowska, zwiększenie poziomu zatrudnienia deklaruje 16,4% pracodawców. 78,5% planuje zaś skupić się na utrzymaniu obecnego stanu zatrudnienia. Po raz pierwszy odnotowaliśmy, bo to 11. edycja naszego barometru, odnotowaliśmy trochę zmianę trendu, zatrzymanie pewnej tendencji, która była, bo rzeczywiście okazało się, że pracodawcy są bardziej skorzy w tej chwili utrzymać swoich pracowników, zwiększenie z kolei zatrudnienia w mniejszej liczbie niż było wcześniej. Ale powiem szczerze, że ten trend z rozmów z klientami spodziewają się od marca, kwietnia z powrotem odbicia rynku. Natomiast w badaniach ewidentnie zapotrzebowanie na pracowników jest określane jako mniej. Wynika to m.in. z mniejszych zamówień składanych przedsiębiorcom, rosnących oczekiwań płacowych ze strony pracowników, ale nie tylko, podkreśla prezes Szmitkowska. Pewnie też z tego, że podliczyli swoje budżety zeszłoroczne i patrzą, co dalej. Zatrzymanie trochę w branży motoryzacyjnej też na nas wpływa, bo te firmy też mniej siedzeń, mniej silników, mniej czegokolwiek tam potrzebnego do samochodu produkują, ale nie mają w planach takiego zatrzymania długofalowego, przynajmniej na razie. To było chwilowe i jest odzwierciedlone w barometrze. Iwona Szmitkowska wyjaśniła też, że ograniczenie planów rekrutacyjnych ma miejsce głównie w małych i średnich firmach. Badanie przeprowadzono za pomocą wywiadu wspomaganego ankietą na próbie ponad 700 osób. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński zwiększył o 20 milionów złotych środki na rozwój bibliotek publicznych. Kwota ta zasili budżet Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach programu środki przekazywane są na działania związane z remontem, przebudową, budową oraz wyposażeniem bibliotek. Wicepremier Gliński tłumaczy, że przekazanie dodatkowej kwoty było konieczne ze względu na duże zainteresowanie programem.
uzupełniliśmy go jeszcze o 20 milionów na te ostatnie 2 lata, bo po prostu zabrakło środków. Tak wiele było dobrych projektów, jeżeli chodzi o biblioteki, że wydaliśmy pieniądze i musieliśmy dołożyć na te ostatnie 2 lata dodatkowe środki, bo te 203 obiekty biblioteczne to wciąż jest kropla w morzu potrzeb i w morzu zapotrzebowań, które są sformalizowane w postaci wniosków. Od początku trwania programu w ramach 4 naborów przeznaczono z budżetu państwa na dofinansowanie łącznie 150 milionów złotych i wsparto 203 obiekty biblioteczne w całej Polsce. Minister kultury już zapowiada kontynuację programu w kolejnych latach. Już w tej chwili przystąpiliśmy do pracy nad następnym programem na lata 2021-2025, bo to jest oczywiste i konieczne. Będziemy starali się na tamte lata przeznaczyć jeszcze więcej środków publicznych, żeby móc jeszcze więcej, kilkaset nowych bibliotek. We współpracy z samorządami lokalnymi będziemy starali się zbudować. O dofinansowanie mogą wnioskować gminne biblioteki oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim są gmina wiejska, miejsko-wiejska oraz miejska do 50 tysięcy mieszkańców. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 tysięcy złotych, a maksymalna 2 miliony złotych. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. W nocy z soboty na niedzielę zmienimy czas na letni. Tymczasem w ostatni wtorek Parlament Europejski zatwierdził przepisy, które mają znieść w państwach unijnych obowiązek przestawiania zegarków 2 razy w roku. Również w Polsce blisko 80% osób ankietowanych przez CBOS opowiedziało się za odejściem od zmiany czasu. Większość ankietowanych chce, by czas letni obowiązywał przez cały rok. Zastępca dyrektora Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Konrad Makarewicz, powiedział, że pierwotne przyczyny, które były podstawą tego, by zmieniać czas, w zasadzie zanikają, między innymi ze względu na postęp technologiczny. I wydaje się też ze względów zdrowotnych, które oczywiście też mają głęboki wpływ na gospodarkę, bo wpływają na naszą wydajność pracy i koszty leczenia, że wszystko zmierza w tym kierunku, że z punktu widzenia gospodarczego odstąpienie od zmiany czasu jest dla gospodarki i dla nas po prostu korzystne. Teraz rządy państw unijnych będą musiały się porozumieć, by w Europie nie powstało zbyt wiele stref czasowych. Polska liczy na to, że przy czasie letnim zostaną również m.in. Niemcy i Francja. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. W którym już teraz czas na informacje z zagranicy. Komisja Europejska czeka na konkretną decyzję Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu. Wczoraj Izba Gmin odrzuciła wszystkie scenariusze dotyczące wyjścia z Unii. Od ścisłych związków Londynu z Brukselą, przez Brexit bez umowy, po drugie referendum czy odwołanie wyjścia ze wspólnoty. Wcześniej dwukrotnie posłowie odrzucili też umowę, którą premier Theresa May wynegocjowała z Unią Europejską. Komisja Europejska, jak mówił jej rzecznik Margarity Skinas, przyjęła do wiadomości orientacyjne głosowanie w Izbie Gmin. Naliczyliśmy wczoraj 8 razy nie. Teraz potrzebujemy 1 tak, by popchnąć sprawy do przodu. Rzecznik przypomniał, że unijni przywódcy kilka dni temu zdecydowali na szczycie, że jeśli umowa o wyjściu nie zostanie w tym tygodniu ratyfikowana na Wyspach, wtedy termin Brexitu zostanie automatycznie przesunięty na 12 kwietnia. Teraz do rządu Wielkiej Brytanii należy poinformowanie nas o planowanych dalszych krokach. Możliwe jest wtedy albo wyjście Wielkiej Brytanii z Unii bez porozumienia, albo prośba o kolejne przesunięcie Brexitu i decyzja władz w Londynie, co dalej. Gdyby jednak porozumienie zostało przyjęte, wtedy sprawa jest prosta. Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej w sposób uporządkowany 22 maja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tymczasem Theresa May stara się zbudować parlamentarną koalicję, która przegłosuje jej umowę brexitową za trzecim podejściem. Wczoraj obiecała posłom, że jeśli ją poprą, ustąpi ze stanowiska, by w dalszej fazie negocjacji partię i kraj prowadził kto inny. Ale na razie opiera się nieformalny koalicjant konserwatystów, co stawia pod znakiem zapytania rezultat ewentualnego głosowania. Poprzednie premier zdecydowanie przegrała. Dymisja za poparcie umowy. Są tacy, których ta propozycja przekonała. To dobrze, że premier akceptuje, że potrzeba nam nowego lidera. Będę więc głosował za umową. To poseł John Whittingdale w rozmowie z BBC. Ale DUP, nieformalny koalicjant z Irlandii Północnej, mówi nie. Chcieliśmy umowy, ale takiej, która jest dobra dla całego królestwa.
mówi szefowa ugrupowania Alin Foster. Politycy DUP podkreślają, że sprzeciw wobec tak zwanego bezpiecznika jest dla nich kwestią fundamentalną. Co więcej, nie wszyscy konserwatyści dali się przekonać Theresie May. Nic się nie zmieniło, będę konsekwentny, nie zagłosuję za tym, choćby z pistoletem przy skroni. Deklaruje w rozmowie z BBC twardy brexitowiec Marc François. Premier zapowiedziała dymisję, ale tylko jeżeli umowa zostanie przyjęta. Liczenie parlamentarnych szabel trwa. Szanse jednak nie daj nie się, są nie daj się. Adam Dąbrowski. I ciało. Federalny minister zdrowia Jens Spahn twierdzi, że w przypadku niekontrolowanego brexitu dojdzie w Niemczech do poważnych zakłóceń w pracy niemieckiej służby zdrowia. Spahn wezwał Komisję Europejską oraz inne kraje unijne do uzgodnienia wspólnego planu awaryjnego. Na łamach Handelsblatt Jens Spahn wyraził zaniepokojenie, że w przypadku nieuregulowanego brexitu dziesiątki tysięcy preparatów i urządzeń medycznych, które uzyskały certyfikaty w Wielkiej Brytanii, po wyjściu tego kraju z Unii Europejskiej nie będą mogły być używane w pozostałych krajach wspólnoty. Można założyć, że przy twardym brexicie wiele medycznych produktów na terenie Unii Europejskiej traci ważność, miał napisać w liście do Komisji Europejskiej Jens Spahn. Niemiecki minister zaapelował do komisarza do spraw przemysłu Elżbiety Bieńkowskiej oraz do komisarza do spraw zdrowia Vitenisa Andriukaitisa o szybsze i uproszczone działania w kwestii przejmowania przez podmioty unijne brytyjskich certyfikatów. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Jens Spahn proponuje, nawet w przypadku nieuregulowanego brexitu przyjąć w Unii roczny okres przejściowy, w którym producenci mogliby dystrybuować swoje produkty na terenie 27 państw wspólnoty. Teraz już kolejny temat. W setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych w ogrodach watykańskich odbyła się ceremonia zasadzenia dwóch polskich dębów. Drzewka, które pobłogosławił papież Franciszek, pochodzą z okolic Wadowic, gdzie urodził się Jan Paweł II. W uroczystości stolicę apostolską reprezentował jeden z najbliższych współpracowników papieża Franciszka, gubernator państwa watykańskiego, kardynał Giuseppe Bertello. Te dwa drzewka to symbol naszych relacji dyplomatycznych i ich ciągłego rozwoju dla wspólnego dobra i pokoju. Wystosowany z tej okazji list prezydenta Andrzeja Dudy odczytał sekretarz stanu Adam Kwiatkowski. Niech te dęby symbolizujące dumną polskość, tak charakterystyczne dla polskiego krajobrazu, majestatycznie szumią wśród najsławniejszych świadectw chrześcijańskiego dziedzictwa. W uroczystości udział wzięli wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk i kilkudziesięciu ambasadorów akredytowanych przy Watykanie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Watykan. To wszystko w magazynie Północ-Południe. Łukasz Sobolewski, kłaniam się nisko. Spokojnego wieczoru. Północ-Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Autopromocja. Irena Sandler. Sprawiedliwa wśród narodów świata. Żadną bohaterką nie jestem, robiłam zwyczajną rzecz. Nauczona w życiu domowym moich rodziców, żeby właśnie pomaga się temu, który tonie. Stefan Korboński. Polskie państwo podziemne. Ci, co ratowali, posiadali wspólne cechy, tym głębokie współczucie dla innych istot ludzkich, wdrożone im przez rodziców. Jerzy Krępeć. Sprawiedliwy wśród narodów świata. No przecież myśmy wszyscy wiedzieli, że to kara śmierci, no ale przecież to była walka, nie? Ja sobie nie zdawałem sprawy, że ja byłem odważny. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Autopromocja. Powtórka programu. Powroty z niepamięci. Tadeusz Płużański, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Powroty z niepamięci. Dzisiaj mamy szczególnego gościa. Przyjechał do nas z Lubelszczyzny pan kapitan Zdzisław Bednarczyk, pseudonim
Mrówka, żołnierz Armii Krajowej, żołnierz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, majora Hieronima Dekutowskiego Zapory, uczestnik wcześniej akcji Burza, potem uczestnik powstania antykomunistycznego, represjonowany przez komunistów wielokrotnie. Witam pana kapitana. Dzień dobry. Panie kapitanie, zaczniemy od tego okresu sowieckiego, jeśli pan pozwoli. W momencie, kiedy Sowieci i komuniści pojawili się na Lubelszczyźnie, jak to się mówi, wkroczyli, co się wtedy działo i co pan robił? Ja byłem gospodarzem na swoim terenie, także mieliśmy dom mieszkalny, taki murowany, czteroizbowy. Na tamte czasy były trochę to za duży, tak, bo teraz to są lepsze, ale kiedyś nie było. Także ojciec mój prefabrykaty robił i budował domy, tak, żeby okazały. Także wszystkie, jakie organizacje wchodziły, to zawsze najpierw do nas, do domu. I ja w czasie okupacji niemieckiej, tak, i potem komunistycznej. Tak, jak przyszli. Czyli takie zaplecze stanowiliście, ja, tak, dla partyzantów. Tak, tak. I tutaj jakbyśmy do tego domu, to mówię, jak przyszli Sowieci, to nas wypędzili z tego domu, zamknęli nas do w takiej komórce, bo to no, była jesień już na te czasy. I myśmy byli całkiem odizolowani. Także no, dom był pod no, stała warta. Jak ja byłem młodym człowiekiem jeszcze, przyszedłem do domu, to stoi kto idiot, no to musiał się zameldować, kadaj, no idzie. A i tak nas to traktowali jak, a idzie, no, jak bydło, można a tak idzie, po prostu. Czyli wyzwoliciele mówili po rosyjsku. Po rosyjsku, tak. Po rosyjsku wszystko. Proszę powiedzieć, a jakie były pana związki z, już takie konkretne, z partyzantką Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości? No, jeden brat był tak samo komendantem Armii Krajowej, placówki w Wojcieszynie, bo to był Wojcieszyn. Drugi brat tak samo, no i ja trzeci tak samo też byłem jako młody, ale wszystkie po prostu... Czyli z AK przeszliście do, jak gdyby automatycznie do WiN-u. Do WiN-u, no automatycznie, ale to myśmy po prostu wszystko... Ja dużo, myśmy prowadzili dużo dywersji i jeszcze kiedyś wcześniej za Niemców tośmy podkładali pod szyny. To były tutaj no, Miłocin, Sadurki, Nałęczów. To ja byłem jeszcze młodym, to ja już jeździłem jako furman, bo musiał ktoś być na koniu. Koledzy podjechali pod stację, podkładali miny, no i te pociągi wylatały w powietrze. Potem się Niemcy nauczyły, że już parowóz nie puszczali, tylko puszczali wagony. Dwa czy tam ileś przed parowozem i jak wyleciał, to wyleciał parowóz. Także no, myśmy, no ja no, od młodych lat po prostu brałem udział w partyzance, no, w dywersjach. Jak to. O okupacji niemieckiej jeszcze sobie pomówimy, a teraz przenieśmy się znów do roku 1944. Proszę powiedzieć, jak traktowaliście tych przybyszów ze wschodu? Kim oni dla was byli? Jak możemy ich opisać? No, ja osobiście jakoś tak jak człowieka, to byli niektórzy nawet dość, był taki solidny, no, nie kapitan jeszcze, taki młody, lejtenant, jak to oni tam mówili. Śmy rozmawiali, mówi, że jakby z wolu, mówi tutaj Polskę, mówi, to on to jeszcze zajdzie do mnie, jeszcze będziemy rozmawiać, jeszcze tego, ale żadnych kontaktów później już nie było, jak poszedł na front. Ale byli dla was wyzwolicielami, jak to niektórzy nazywają, czy okupantami? Oni się liczyli jako wyzwolicieli, a myśmy mieli to jako okupacja. W sercu w ogóle, w naszej placówce to jako okupacja była, bo tu nam nie było nic wolno, tylko po prostu wszystko pod tym skotu. Proszę powiedzieć, co pan konkretnie robił w WiN-ie? Jakie były pana obowiązki? No WiN-ie tośmy organizowali po prostu spotkania takie. Ja mówię o tym okresie oczywiście nie współczesnym, tylko lata 1944-47. No też gdzieś, to myśmy... Pan był łącznikiem w WiN-ie, czy tak? Tak, łącznikiem, tak. Łącznikiem w WiN-ie. I na jakim obszarze pan no, działał? No, tutaj Bełżyce, Motycz,
Lublin. Tutaj na tym obszarze. No przeważnie tutaj w Wałbrzyce, w Hodel, Opole, tutaj o ta strona nasza była taka, jak to się mówi, do działalności jak najwięcej. Wiemy, że na Lubelszczyźnie ta partyzantka winowska była bardzo liczna. Czy możemy powiedzieć, że rzeczywiście, szczególnie na początku, no to teren należał do was? Tak. Do polskich żołnierzy. Do nas ten teren, ale no myśmy to mieliśmy po prostu spotkania wieczorem, szkolenia na trzeba było troszkę przeszkolić, bo to młody rocznik różnie było, jeden był w wojsku, drugi nie był, trzeci w ogóle nie miał pojęcia, także brat starszy był już w wojsku w 1939 roku, także on po prostu nas szkolił. Na granicy się mieli koło lasku, tak, o, i tam to szkolenie było, musztra już troszeczkę taka wojskowa, żeby trochę się umieć zachować, no bo partyzantka partyzantką, ale różnie to jest. Także musieliśmy trochę przeszkoleni być już, to przez brata już starszego. A słyszał pan wówczas o Hieronimie Dekutowskim, pseudonim Zapora? Później troszeczkę. Wcześniej to, no, o Hieronimie Dekutowskim tośmy dopiero się później dowiedzieli. Później to znaczy kiedy? No w roku to nie pamiętam, kurczę, bo... Ale to już było po tych czasach stalinowskich, tak? Tak, po tych czasach, po tych czasach. No ja byłem tam w Tarnogrodzie, tam gdzie... Tarnobrzegu, tak. Na mszy takie dekutowskie. Jak by pan opisał Zapory, jaki to był człowiek? Oj, to był bardzo stanowczy i bardzo dyscyplinowany człowiek. Taki dobrowolny, ale rygorystyczny, można powiedzieć, że tam wszystko musiało być, wszystko dopięte prawnie, znaczy zrozumiem, jak to się mówi, żeby powiedzieć wszystko, co, jak było, gdzie tam się jakieś dywersje przeprowadzało, on musiał wszystko mieć zanotowane i tam wszystko w swoich zapiskach wiedział. I to są zgodne wspomnienia o nim, prawda? Rzeczywiście tak. Był świetnym dowódcą, organizatorem świetnym i sprawiedliwym. Też tak, też takie głosy bardzo, się pojawiają. Bardzo sprawiedliwym i bardzo takim użytecznym i statecznym. On tam na takie jakieś błahe sprawy to nie zwraca uwagi, tylko takie konkretniejsze, co na państwo polskiego jeszcze obchodziło, jak to się mówi. No bo... Tak, no to był przedwojenny oficer, tak. Prawda? Później oczywiście walczył we wrześniu 1939 roku. On jako cichociemny. Potem cichociemny, tak. Zrzucony do kraju. Właśnie na, znaczy najpierw na Zamojszczyznę, potem na Lubelszczyznę. I z tego, co z tych opowieści, które pan zna, to rozumiem, że ludzie chętnie do niego przychodzili, garnęli się do jego oddziału. Tak, chętnie. Tylko, że to wszystko było po prostu tajne, bo to nie było tak na żywioł, tylko to wszystko umówione w kim, co i jak. Także to wszystko mieliśmy tajne. Pogawędki. No były bardzo, bardzo skuteczne te pogawędki, jego przeżycie, jak on tam sprawował te władze, był przerzucony, jak to kształcony do Polski. No właśnie, jak pan to ocenia, czy taki człowiek powinien zostać zgładzony, zamordowany? Aj, tam on nie powinien być zamordowany, tylko szanowany i widziany wszędzie, bo to był człowiek po prostu, który naprawdę był rdzenny Polak, bo to w tym czasie to było różne to wszystko, ale on tam nic na wiatr nie mówił, prawdę, mówię, jego prześladowali, no co zrobić. A inne nazwiska dowódców z Lubelszczyzny? Ryś to był naszym dowódcą. On, nasz komendant taki. Stanisław Łukasik. Ryś, tak. To on był dowódcą naszej placówki, bo myśmy podlegali. On był tutaj matczym, wyciężył na młotycz. To wszystko tak jest w jednym ciągu, to wszystko wyzwyczone. Także myśmy tutaj wszyscy pod niego podlegali. Już tak wojskowa, jak to można powiedzieć. No bo tak to tak było różnie, no mówię, że mieli te placówki, tamśmy te wersety prowadzili, miałem to wcześniej z Niemcami, a później to już tak... A Rysia jak pan zapamiętał? A Rysia jak zapamiętał? Bo on zginął razem z Zaporą, został zamordowany. Na Rakowieckiej, tak samo strzałem w tył głowy, w tym samym procesie. Rysia zapamiętał, jak przyjechał do naszej na placówkę i mieli więźniów z Opola Lubelskiego, więźniów do Lublina.
na dodatek. I on zrobił taką akcję, poleszył po prostu w domu. Tam mu to, myśmy tak przyszło się mieszkali. No i taka była realizacja, że jechał samochód niemiecki, który miał transportować więźniów tych z Obora Lubelskiego na zamek. Wypchnęliśmy wóz z Rabiniaski, taki szeroki, na poprzek. Komendant jakiś niemiecki, oficer, zasplął. Każdy wybywał za rozstrzelanie i koniec. To nie było tam. Zlituj się, zmiłuj się. Więźniów się odbiło, to wszystko już nie tego. Ale baliśmy się, że będzie egzekucja. I rzeczywiście za 2 tygodnie myśmy nie nocowali w domu. Wyjeżdżaliśmy tam do sąsiadów gdzieś na inne wioski, tam do kuzynów. I że choroba to była zemszczone. I tak śmierć było. Była, a teraz wiesz, wymagają. Wiesz? A to w takim apartamencie, a to w takim apartamencie. A teraz takie wymagają. W tym maczynie, co myśmy tam budowali jeszcze jako AK. I tam zebrali i no pogadanka miała być, ale trzeba ktoś pieski, był taki lat, pieski ale już pielęgnować, troszczyć się, zabezpieczać, a człowiek to nic tam nie zna. I był taki jakim no rozjemcu tam, pieski, bo jeszcze sędzią był to wszystko pieski. I ktoś tam dał znać, że jest taka mobilizacja i jest no, zebrane mężczyzny no, do rozstrzału czy tam do zmarłego. I ta nauczycielka do tego Landwirta i ten Landwirt na bryczkę, bo miał taką bryczkę i szybko tą bryczką dojechał do tych, do nas tam, do tych zgrupowanych, zebranych ludzi i do tych, no, Niemców, odwołał ich na bok, porozmawiały się i przyszedł ten komendant tych Niemców, mówi tak, że no, zorientowany jest tutaj, bo mu tutaj powiedział, że tutejszych bandytów nie ma. Tylko to były przejezdne te bandyty i oni tutaj zrobili te roboty, wybili to wszystko tego, a my jakbyśmy niby niewinni byli. No. I to czyli rozumiem, że Stanisława Łukasika Rysia znał pan jeszcze z czasów okupacji niemieckiej, no bo on był też chłopak z Lubelszczyzny. No i po prostu byśmy podlegali pod niego jako placówka, ale my trochę wypłynął, tam brać starszy był komendantem, ale myśmy wszyscy podlegali. Był charakterologiczny. O, bardzo spokojny był. Zrównoważony tam zawsze słowa na wiatr nie dobry powiem. Dowódca, dobry, tak? Bardzo dobry dowódca i rzetelny. Nie, tam nie nic, nie panierował, to się mówi. Wszystko wychodziło dość dobrze. A kiedy się pan dowiedział, że całe dowództwo razem z Zaporą, właśnie Rysiem, Łukasikiem zostało aresztowane i że oni później zginęli na Rakowieckich. Kiedy się pan dowiedział o tym? No, jak oni byli aresztowani, to już nasza, znaczy placówka już wiedziała o tym wszystkim, że to był podstęp zrobiony, że oni byli pojedynczo wzywani do takiego mieszkania, na którym się mieli spotkać. Przerzuty miały być, że przerzuty. Oni mieli być przerzuceni na zachód. Tak, mieli być przerzuceni. I który tylko wszedł, co tam 20 minut czy ileś, drugi mógł się meldować. Ale już ich tam nie wracał. Tylko się wszyscy zebrali, no i poginęli, jak to się mówi. A proszę powiedzieć, już po tym jak został aresztowany pana dowódca, czyli właśnie Ryś, jeszcze pan działał w partyzance? Tak, myśmy działali. Do kiedy pan działał w partyzance? Do 50. któregoś roku. To bardzo długo. Bardzo długo. Myśmy się trzymali, no, prawda powiedzieć, jak najdłużej, dopóki nasz już dowódców nam wszystkich pozamykali, powięzili, to już się odpadówka, tylko tyle tak mimowoli tam by się organizowała i brała udział, ale już tak oficjalnie nie występowaliśmy nigdzie. A nie myślał pan, żeby dać sobie spokój? No nie. A dlaczego? Nie, we krwi coś było, że to jest wszystko, my musimy walczyć o Polskę. Tak jak to lotnicy, jak u nas byli w 1939 roku, to spojrzał, ja miałem te 9 czy tam 12 lat i mówi, o ten jeszcze będzie walczył, bo matka mówi, to co już odjeżdżacie, bo był sztab u nas w domu, bo był, mówię, dom
obszerny czteroizbowy i sztab się mieścił w 1939 roku. Tam czapki, mundury pozakupowali, już bo my mówił, odjeżdżamy na Rumunię. Tam mamy tylko lukę, że tam na Rumunię się przedostajemy na zachód. Także od młodych lat już człowiek no, był w tej konspiracji, już się orientował, jak to wszystko wyglądać ma, jak to dalej się potoczy, to wszystko. No. Czyli można powiedzieć, że kilka lat pan poświęcił kilka lat życia na walkę z Niemcami, a potem z Sowietami i komunistami. I to była gorsza walka z komunistami, to była taka walka, że oni po prostu no, niszczyli. Myśmy chcieli iść pomóc Warszawie, powstańcom Warszawy, ale zobaczył nasz ten strażnik i woła mnie, bo ja na koniu, bo to nie było łączności, przecież nie było telefonu, tak jak dziś, że tam się tego tylko trzeba było. Nie było komórek. Albo piechotu, nie było komórek. Piechotu albo tego, i ja konia suszykowałem, a on zauważył i mówi, kom, mówi, koda ty tam tak się tego szykujesz tutaj. A ja młody byłem, ale mówię, a co cię tu obchodzi? Ot, jop twoje mać, my krew zobacz, przeliwali, a ty tak odpowiadasz? A ja mówię, młody byłem, ale jakiś odważny pewnie, bo ja mówię, a kto masz o to prosił? A on już nie wytrzymał, jak miecz pistoletem mu tu rościł tutaj, twarz krew nie zalała. Matka zobaczyła, zaczęła krzyczeć, no i ci tam wyszli, ci oficerowie, no i dali mi to spokój. Także ja od małego człowieka przechodził takie nieprzyzwoite sprawy, jak to się może na takiego wieku. A jakby pan miał ocenić, czy większość mieszkańców pana wsi, okolicznych wiosek na Lubelszczyźnie sprzyjała wam, partyzantom, czy raczej była po drugiej stronie? Można czyli popierała komunistów? Można powiedzieć, że na połowę. Pół na pół, nie, tak? Nie było to tak stuprocentowe. A dlaczego niektórzy wspierali komunistów? Nie wiem, no trudno mi to wytłumaczyć za kogoś, ale... Jakie były ich powody, ich działania? Żeby gdzieś się... Może do jakiegoś urzędu, załapać. No bo tak jak już to był spalony, już do urzędu do nikogo tam nie prosili, czy tam się nie mógł dostać. A byli tacy, co chcieli jeszcze urzędować, no, żeby być tam przy tych władzach. Zapora różnie traktował komunistów, prawda? Najgorsi oczywiście byli ci z UB, pewnie z KBW, tak? Tak. Ale na przykład milicjantów puszczał wolno. No, bo uważam, że oni po prostu wykonują no, pracę swoją. Czyli darował tym mniej szkodliwym. To tak. Nie było tak, że likwidowało się wszystko. Nie. Tylko dowództwo tam gdzieś, które było już naprawdę takie, że trzeba było do zlikwidacji, to brał kilku chłopaków i tam gdzieś trzeba było obstawić, trochę tam zwiedzić to wszystko, przygotować, jak to się mówi wcześniej. No, żeby nie podpaść, a żeby załatwić sprawę, żeby wybić tych, co trzeba. Pół na pół, no to rzeczywiście jest problem, tak? No bo... No problem. No, bo sąsiad z sąsiadem nawet nie wiedział, co rozmawiać, które. No, dużo ludzi nie wiedziało na wsi, że jest jakaś organizacja. Dużo nie wiedziało, bo to była organizacja małego stopnia, jak to się mówi jeszcze. Ale już była podporządkowana pod no, wyższe stopnie, także... Ale na wsi to nie wiedzieli, no, na wsi nie wiedzieli do ostatka. Wiesz, ja później byłem na Sołtysa, czy jeśli lat byłem w Sołtysie, a nie wiedzieli, że ja byłem w konspiracji. Czyli dopiero po 1989 roku niektórzy dowiedzieli, że pan jeszcze nie tylko z Niemcami, ale z Sowietami walczył? No, tak, bo nie wiedzieli, bo tam nie było to rozgłaszane przecież. A miał pan, no w końcu konspiracja, a miał pan wielu kolegów, przyjaciół z konspiracji? Było. Było kilkunastu takich przyjacieli, cośmy tam, mówię, dużośmy jeździli dywersję, no pod te pociągiśmy mini podkładali. A ja jako jeszcze młody, to musiałem mieć konie dobre, wóz i w razie czego to przecież na wóz siadali i no, odjeżdżali. Lepiej, bo jeden kolega był ranny i myśmy odjechali go, a on tam w krzakach gdzieś tam był raniony. Oglądamy się, nie ma.
No dopiero już tam podwieźli, podprowadzili go do furmanki, bo był ranny w nogę. No tak się zdarzało. Ale partyzantka była na tyle silna, że właściwie i Sowieci, i komuniści nie mogli was pokonać w walce, dlatego też stosowali różne sztuczki, czy to wprowadzali agentów, tajnych współpracowników do oddziałów, czy na przykład stosowali amnestię. Ale Zapora kiedyś powiedział, że amnestia to jest dla złodziei, a my jesteśmy Wojsko Polskie. Żuł się pan polskim żołnierzem? Tak. Nie żadnym złodziejem i bandytą. Nie. Ojciec chuj go to mało pamiętam, przed wojną był w sejmiku, był uważany człowiek i na poziomie tam z Warszawy przyjeżdżali już na polowania, bo ja na wiosce przeszmieszkałem tam na takiej Wojciechowinie, tam gdzie teraz jest taki obelisk tego pomnika tam partyzanckiego, myśmy tam zrobili, także że to... A niektórzy tak was nazywają, że jesteście przestępcami, że byliście przestępcami, bandytami, faszystami. Jak pan się z tym czuje? No, trzeba to jakoś cierpić, bo nie można wojny prowadzić od razu z kimś i uprawdać się, bo ten człowiek, który to mówi, to on nie zrozumie tego. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że trafił pan do komunistycznego więzienia? Który to był rok? 53, późno. A no, za swój język, jak to się mówi. A co pan takiego naopowiadał? Na zebraniu powiedziałem, że to jest wszystko obłuda, to jest wszystko, to jest tych rolników i nie chcecie wspierać, tylko po prostu chcecie, aby tylko te kołchozy sowieckie zakładać tutaj. No i się sprzeciwiłem na zebraniu. No, zebranie ogólne było, sporo było chłopa. Wszystko tak się podło tego, a ja jako przemowa, jak powiedziałem tam, jako to była przemowa, no ale takie moje było zdanie w tym czasie, że oni to wszystko są do tych komunistów tutaj zać. No to mnie ukrali, mówię krzywdą. Nie wszystkim się podobało. No nie wszystkim się podobało, w ogóle się po prostu oni mieli swoich przedstawicieli, które to klepali w ręce i chwalili, no ale myśmy byli przeciwni temu w ogóle. I gdzie pan był więziony? No, sam byłem na zamku w Lublinie. Ale Zamek Lubelski to podobno wszyscy, którzy tam byli, szczególnie w tym, trochę wcześniej, no w tym pierwszym okresie powojennym, no to mówią, że to było straszne miejsce. No straszne, no ja na sam byłem, bo tam taka baszcza, nie wiem czy pan zna, baszcze, w tym baszcie nas sam trzymali, to, ale to było wtedy opór tych rolników, bo to kułaki nas nazywali. Większy, ja tam jaki tam byłem wielki rolnik, no ale matka ziemię miała, no ojciec też nie żył. No i za tę ziemię mnie tu zabrali. Najpierw mnie tam ukarali grzywną, że nie oddawałem tych obowiązkowych dostaw, tak zwanych było. No mówię, Polska ma być i obowiązkowe dostawy jakie? Zwolnijcie to, nie za darmo ludzie nie będą produkować żywności. Jak będzie zwolniony, to będzie produkował i będzie państwo miało jakieś utrzymanie. Ale mi się to nie podobało. Zamknął, ukarali mnie grzywną 2000, za te 2000 musiałem odsiedzić, bo byłem w nogę ranny, także jeszcze nie zagojona była, bo chcieli mnie wywieźć, bo to no, trochę tego więzienia trzeba było odbyć z tej kary za te 2000. No i mnie zwolnili, także byłem najpierw na baszcie, a później na sali już po więzieniu. Czyli za partyzantkę pan nie siedział? No, całkiem... Nie dowiedzieli się, że... Nie. I Niemcy się nie dowiedzieli, że pan był partyzantem i komuniści. No to nieźle się pan ukrywał. No, takie było nasze zadanie, wie pan to. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim państwa gościem był kapitan Zdzisław Bednarczyk, pseudonim Porówka, żołnierz Armii Krajowej, żołnierz Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości. Represjonowany też w czasach komunistycznych. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję uprzejmie. Powroty z niepamięci.